Cześć, witajcie na moim kanale po półrocznej przerwie. Wszyscy motocykliści już dawno w trasie, chyba wszystkie kanały motocyklowe na YouTube już dawno wznowiły nadawanie, a u mnie długo, długo nic. Niestety pogoda nie rozpieszcza. Albo zimno, albo deszczowo, albo zbyt wiecznie. Nawet teraz na początku maja. Poza tym ostatnie półtora miesiąca to także czas na prace serwisowe, na smarowanie łańcucha oraz wymianę oleju i gaźnika. Tak, gaźnik musiałem wymienić, gdyż poprzedni właściciel mojej Suzy, niejaki Hans Zaodry, chciał zrobić ze 125 rakietę i tak namieszał rozmiary dysz, że gaźnik się rozregulował i nie szło go ustawić. Zatem przez zimę śledziłem serwisy aukcyjne i w końcu znalazłem gaźnik, którego szukałem. Mój model posiada czujnik otwarcia przepustnicy TPS, który rejestruje każde wychylenie tarczy przepustnicy i przesyła informacje o tym wychyleniu do modułu sterującego pracą silnika. Nowy, używany gaźnik został rozebrany, wyczyszczony myjką ultradźwiękową, zamontowany i wyregulowany. Jak teraz jedzie Suzy? Dodatkowe konie mechaniczne nie doszły, prędkość maksymalna nie wzrosła, ale subiektywnie oceniam, że motocykl jest bardziej dynamiczny i szybciej wkręca się na wysokie obroty. Jest majówka, motocykl gotowy, można zatem ruszać w trasę. Pierwotnie miałem plan, aby nagrać film o miejscach na pograniczu Pomorza i Warmii, ale w majowy weekend ruch był tak duży i ludzi wszędzie było pełno, że odpuściłem chwilowo temat, podejmując decyzję powrotu w tamte strony za kilka tygodni, gdy zrobi się luźniej i będę mógł nagrywać w spokoju. Następnego dnia, gdy niestety nie miałem już tak dużo czasu jak dzień wcześniej, mogłem jedynie pokręcić się po okolicy. Od kilku dni śledziłem na facebookowym profilu portalu Kociewie24.eu posty dotyczące wioski Indian stawianej na nowy sezon nad brzegiem Wdy. Uznałem, że jest to dobre miejsce na krótki wypad, szczególnie, że jest maj, a słynną powieść o wodzu Apaczów Winnetu napisał nie kto inny jak Maj, Karol Maj. Dziki Brzeg, bo tak nazywa się to miejsce, znajduje się tuż przy drewnianym moście nad rzeką Wdą, przy polnej drodze biegnącej z Muńska do leśniczówki Sowidu. Brzeg jest łagodny i przystosowany do postoju dla kajakarzy. Można rozbić namiot, ale chyba najciekawszą opcją jest wynajęcie indyjskiego tipi na noc. Z pewnością jest to ciekawe i niezapomniane przeżycie. Na portalu Kociewie24.eu przeczytałem, że właściciel organizuje dla odwiedzających wieczory indyjskich legend przy ognisku, pełne opowieści o kulturze Indian Ameryki Północnej oraz liczne warsztaty. Z kolei rano wszyscy są budzeni gorącą kawą. Jest to z pewnością miejsce warte odwiedzenia w gronie znajomych i przyjaciół. W zeszłym roku nakręciłem film, w którym przedstawiłem miejsca związane z partyzantami walczącymi w trakcie II wojny światowej z niemieckim okupantem. Już po nakręceniu tamtego odcinka trafiłem na jeszcze jedno miejsce, będące świadkiem równie ciekawych wydarzeń z tamtego okresu. Na zachód od Starogardu Gdańskiego, w połowie drogi do Pinczyna, znajduje się stacja kolejowa Piesienice. W
14 września 1939 roku, w samym środku kampanii wrześniowej, grupa partyzantów spowodowała zderzenie pociągu osobowego z pociągiem transportującym niemieckich żołnierzy. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosło 5 żołnierzy niemieckich, a 39 było ciężko rannych. Wydarzenie to upamiętnia pomnik znajdujący się przy dworcu kolejowym. Krótki wypad wokół komina dobiegł końca. O planach na nadchodzący sezon opowiem następnym razem. Pineski dom miejsc, który dziś odwiedziłem, zamieszczam w komentarzu. Jeżeli spodobał Wam się ten film, dajcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.